Słuchajcie. Dałem Nicoli do poczytania moją gazetkę. Nie chcę mi ich oddać. Nie wiem, co robić. Będę musiał ją odebrać siłą. Jest tam. Nicola, oddaj mi moją gazetę! A, tak po prostu? No, tak. A. No, może trochę przekolorowałem ten wstęp. W każdym razie chciałem wam pokazać gazetkę minecraftową. Minecraft oficjalny magazyn. A to dlatego, że wiem, że lubicie takie gazetki. Ostatnio wam pokazywałem książki. Ostatnio właśnie taką gazetkę wyczaiłem, no i... Znowu pisanie o podwodnych świątyniach. No, ale są znowu budowle. Znowu są budowle. O, jakieś dodatki do budowli. I swoją drogą całkiem fajne komiksy, ale... Raczej wam go nie pokażę. Nie no, w sumie tak na serio to dostałem, ale powiem wam, że i tak bardzo fajna sprawa i polecam. O, tam jeszcze jedna leży. Mam tu jeszcze jedna w sumie. Ale sam komiks musicie znaleźć w sklepach i powiem wam osobiście, że w sumie jest warty polecenia. Szkoda, że za moich czasów nie było takich bajerów. Gdybym znowu miał 12 lat, to myślę, że szalałbym za takimi rzeczami. Tak jak Nicola. Ale nie mam w sumie co przedłużać, to jest odcinek z Minecrafta, więc lecimy. Więc jesteśmy w Minecrafcie z dealerem. Dealer, powiedz cześć. Cześć. No, w ogóle nie mówiłem wam na początku odcinka, że będzie ze mną dealer. Nie chciałem sprawdzić, czy mogę uderzyć samą papugę, kiedy na tobie siedzi, nie mogę. No, także jesteśmy we dwójkę tylko z dealerem. I tak. Dealer, ogólnie nie wiem, czy wiesz, ale ja chciałem zrobić takie mapy dziwne, nie? Od villagerów. No. No i widzowie mi napisali, żeby to zrobić, to ja muszę najpierw dać kartki, a potem kompas, coś w tym stylu, prawda? Ale masz tutaj villagerów takich? No mam. Ale tam... takich? Tak, takich, widzowie mi pisali, że tacy. Więc co sobie zrobimy w dzisiejszym odcinku? W ogóle, dealer, jak tam po turze, co? Fajnie się gra na ferajnie? No nie. W tym czasie tęskniłeś? Nie mogę się wczuć. No dobra, ale czemu mówisz do Enzio? Czy Enzio naprawił ten portal? Jezus, nie, teraz jest po drugiej stronie! Co? Źle. Słuchaj, jest stary krzywo. Kupa. Jest krzywo, widzisz, jak mnie to boli, zawsze ten przychod. No wiem, trzeba zrobić 3x3 portal. Tak, naprawimy mu to? No możemy. No ale dobra, ja nie no mam to... takich narzędzi. No to dzisiaj naprawimy NZM-u portal, ale ja mam takie narzędzia. Spokojnie, nie martw się. To znaczy, w ogóle mam bardzo fajny kill-off. Mam Fortunę 2, Unbreaking 3 i Efficiency 4, więc... Efficiency. No to Efficiency, a ty mówisz jakiś efficient. Dobra, Jeszcze raz. Co się dzieje? Stop! Co? Co to jest? Zostałeś ognistym krzakiem, Szymon, Krzaknes. Czemu wy się trolujecie ciągle? To jest nieśmieszne strasznie. Ale ja nie troluję, oni mnie trolują. Zostałeś ja myślałem, Krzaknes. Ty zrobiłeś, że zostałeś oświetlenie, stary. To było już wczoraj. Nie! Co to jest? Wiesz, jakieś oświetlenie dziwne. Nie! No to strasznie nieśmieszny troll. No jak dzieci, no pewnie MWK, albo w sumie nie, na Tricus też ma taki słaby humor. Obydwoje są słabi, dlaczego im to robią, dealer? Może... Nie wiem, nie popieram. Zróbmy tak, jak było kiedyś, co? Żeby w ogóle nie było nikogo na ferajnie poza nami. No dobra. Bo jaki chętny na pomysł, zamiast nudes, mój przyjaciele. No dobra, w sumie, co mi tam oni... O, tutaj potrzebowałbym jednego glowstone'a. To sobie też tutaj przy okazji tam. I w ogóle słuchajcie, bo długi czas nie było filmów z ferajny. Wiem. Czemu? W ogóle nie było długo filmów, znaczy długo, 2 dni nie było. No ale od 3 dni nie było filmów z ferajny. Już wracam spokojnie, wiem, to wasza ulubiona seria. I jedyna z kamerką. Przypominam, że więcej nie robię. Bo ci się nie chce. Tak! Bo to jest trudne strasznie, codziennie kamerkę nagrywać, no. Nie jest trudne. Oho, odezwał się. Ten, co do szkoły nie chodzi, co? Co za stary głupi troll jest na górze? Jaki głupi troll? Co mi znowu zrobiłeś? Nie, tam stary, nic nie zrobiłem. Było na... Jaki troll? Co się stało? Obczaj, to ktoś zrobił takie coś. Nie byś dealer! Tego tu nie było, ja tu byłem wcześniej i sprawdzałem. Tak. User left your channel. No, uciekł! Wyszedł z tym spika i z... User joined your channel. Cześć. Serio, dealer? Naprawdę musiałeś to zrobić? No dobra, może... O czym mówisz? Ogarnij się z tymi trollami, bo jak coś mi wybuchnie w tym domku, to wszystko będzie zwalone na ciebie w dzisiejszym odcinku, ostrzegam. Naprawdę. Ja mam pomysł na fajnego trolla. Ale nie mogę ci powiedzieć. No to świetnie, dealer, że masz pomysł na Widziałeś mój port, jaki fajny? Widziałeś? Nie. No to chodź zobacz, chodź tutaj na dół. A, widziałem już, widzę, no fajne.
No widzisz, wcale mi test nie pomagał. No, no ciekawe tam w ogóle nasza farma, trzeba by było ją trochę rozrosnąć. Dobrze radzisz sobie również sam na terenie. Dlaczego sam? No bo i test nic nie pomagał. A, no tak, wiem, stary. Ja też chciałbym mieć tak ładnie wszystko, ale mi się nie chce strasznie ostatnio. No, ale... Słuchaj, no na tamtym sezonie miałem brzydko, tak? Słyszałem to. Nie pamiętam, gdzie. A nie, to tylko Blue wydaje. Myślałem, to ty jakiś TNT odpaliłeś. Gdzie ty mieszkałeś? Co, na dwójce? A, no w tym pałacu brzydkim, no. No, znaczy... Napracowałeś na tym brzydkim czymś. No stary, próbowałem. To ambicje jakieś tam były, coś tam... No pomysł był, gorzej jest tym, że nie umiesz budować, panie. Musi pomagać ci testy. Dobrze, co do niej testy, mi ci może pomóc zrobić ładnie coś. No... Dobra, to nie, tutaj spoko. Sobie... Czemu ty mi zbierasz moje zboże? To się sadzę ci zboże. Dobra, ale zasadź to z powrotem. Ała, o nie! Prawie się zba... Ej, znowu! To spisek! Stary, to spisek! No to coś mi chciało wsysnąć. Nie chciało. Zboże mi chciało wsysnąć. Nie chciało. Czekaj, ja mogę sobie to jakoś wziąć do prawej ręki, czy nie? Nie mogę. Dobra, nie ważne, tak. Zrób to za mnie, bo ja jakoś, no... Jakby to powiedzieć, no chyba sobie nie dam z tym za bardzo rady. Ała! Czemu mnie bijesz? To ja. Idziemy po liście, dealer. Ale mieliśmy z nim portal nareperować. Tak, to też zrobimy, to też. Mam dzisiaj dużo rzeczy do zrobienia w sumie. No nie. No co nie, no nie znaczy... narzekaj. Ta. Zaraz. Mhm. Czemu nożyczka? Jak zrobić liście? No nożyczkami. To czemu nie wypadają? Bo złym przyciskiem klikasz. Cieciu. Nie, czekaj, bo... Lewym przyciskiem klikasz, jak masz nożyczki w ręku. Ej, bo... Co? Co się stało? Czemu ja mam... To nasionko, a nie nożyczki. Jesteś pijany na Knes. Co? Nie jestem pijany! Zaraz, gdzie są moje nożyczki? Do Knes, jesteś pijany. Co się stało? Co się dzieje? Co? A nie, to są nożyczki. O, dobra. O, teraz nagle jest. Co się stało? Dlaczego? Kurczę. No... Pogubiłem tutaj, się w twojej narracji. Zaraz. Tutaj są ukryte bloki. Bloki widmo tutaj jakieś są. No, tutaj są ewidentnie bloki widmo. Jakie bloki widmo, Doknes? Gdzie? Gdzie no, ty gadasz? No tutaj naprawdę, na filmie potem zobaczysz. Dobra, chodź. Gdzie nie ma żadnych bloków widmo. Słuchaj, jak są widmo, to tylko ja je widzę, tak? Co tu jest? Bloki autyzmu. Dealer, serio, musiałeś mi to... No nie niszczyłem ci tego, Boże, myślisz, że jestem taki nieśmieszny? No nie robiłem tak! Tego. Tak! Nie robiłem tego, serio. Myślę, że jesteś nieśmieszny. Nie robiłem tego. Dobra, sobie tutaj w ogóle muszę sobie dać grafikę fancy. User left your channel. No i się obraził i poszedł. No dobra, no poradzimy sobie bez niego, bo w sumie... Po co mi on? Żeby mi znowu coś zniszczyć? To by mi się, że Glowstone'a zniszczył, bo tutaj był Glowstone. Musiał tu być Glowstone. Halo, Glow... Czy Glowstone też magicznie zniknął? Ja nie wiem, co się dzieje ci na Ferrari. Naprawdę, jakieś... Czary-mary. Pokus. O, tu jest Glowstone. Czy ja go nie wziąłem? Mam nadzieję, że go zapomniałem, bo jeżeli nie... się zrobi strasznie. Nie się na pewno zrobi strasznie. Dobra, tutaj jest to załatane. Spoko, ja chciałem się trzymać Blue świetnie, no to super. Cześć wszystkim, chcę tylko powiedzieć, że dealerowi jest bardzo przykro. Koshi, wyjdź z mojego kanału. Oni się bawią na TeamSpeak ogólnie. Jakby ktoś nie wiedział, to wbił na chwilę Koshi, ale... Powiem tak, obydwoje reprezentują ten sam poziom. W sumie to nie ma o czym gadać, jeżeli już jesteśmy przy tym temacie. A... Też jak myślisz, Nikola? No. Trzeba tutaj też te bombki naprawić, bo w sumie... Znaczy, z jednej strony by była to nawet chyba ładna dekoracja. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tutaj... O... Blue, możesz cały czas nie dać Clippera, to znaczy mnie mega straszy, bo... Ja się zawsze boję, bo ja nie wiem, czy to faktycznie Clipper, to tylko Blue. Dobra, może tamtąd podwiniemy gdzieś, które liście na przykład... O, proszę bardzo, 4 liście, wiem, że zrobię sobie dziury i że działam na własną niekorzyść. Ale ok, dobra, czyli to tu trzeba zasadzić. Nie tu. Tu i tu. No okej, okay. Teraz możemy iść spać. Zobaczymy, czy mamy obsydian. Jeżeli mamy, to go wykorzystamy u Enziego, jeżeli nie, to postaramy się zdobyć. Czemu idę do łóżka? Dodatkowo, chcę zrobić jeszcze mapę u villagerów. Powinniśmy się spokojnie wyrobić. W sumie nie trwa dopiero jakiś... Dobrze, będziesz już milszy?
Tak, będę już mistrz, ale chodź. Bo naprawdę, to było niemiłe, to nie ja zrobiłem. No dobra, no już naprawiłem i tak, no. Okej. Okej. Wracając do tego, co mówiłem. Zobaczmy sobie, czy mamy obsydian tam gdzieś na to. Masz obsydian dealer może? Nie. Okej, no to w takim razie co? Wiaderko z wodą. Idziemy do podziemi. Tak, chodź. Wiaderko z wodą i suniemy w podziemia. Gdzież? No, idziesz? No. Nie wiem, gdzie jesteś. Idziemy, suniemy w podziemia. Naprawimy enzymu portal. No. No. To jest lawa. No tak, ale to jest lawa dekoracyjna, no jej nie można. No. Nie można? No nie można, no bo to jest do dekoracji, tak? No czemu nie można? No nie można, no bo do dekoracji jest ta lawa. Ale można. No nie. Proszę, proszę się zombiaku odsunąć. No. Czemu o nie, uderzyłem! Można. Ej, gdzie jest? Gdzie? Glu? Nie ma, zginęła. Nie jest na swoim ramieniu. Słysza... Ty głupi ptaku, wystraszyłem się! Damn! No tylko przed się przytulić, tego nie krzyczysz. Wystraszyłem się go, znaczy o niego. Znaczy no wiesz o co chodzi. Tutaj no. Będzie... Tutaj chyba nie ma lawy, bo co pamiętam, tutaj chyba szukałem. Jeżeli tak, no to... Znaczy jakieś źródełko lawy może w pobliżu dealer? No właśnie do jednego wpadłem i teraz zginę. Mhm, no akurat. No super lawa, świetnie, świetnie. Dzięki. Superlatywy. Super co? Superlatywy. Superlaty... Co to jest superlatywa? O co chodzi? To jest... wygubnij sobie. Superlawa. Superlawa. Superlewatywy. Nie. Jezus. Nie. Superlatywa, superlewatywa. Poszukajmy tej lawy może gdzieś indziej, bo chciałbym wyjść... Miałeś jedną lawę dekoracyjną. No ale kurde, mam stąd brać, dla jego myślisz, żeby się tak starać? No? Nie! Co? No trzeba wylać wodę. Wodę musisz wylać, Doc Ness. Ale to... To zostaje... No i... Tiller, nie niszcz mi tego! No okej, okay, no dobra, ty wodę tu chodź! Chodź, idziemy, dealer, idziemy. Wychodzimy stąd. No dobra. Druga sprawa. Papier. Potrzebujemy dużo papieru i kompas od razu. Więc ja sobie tutaj najpierw podkładam wszystkie rzeczy. Czemu? Wszedł tu świn. No w sumie możesz tam sobie zostać, bo... Ale wiem, gdzie jest lawa. Jest jeziorko lawy przecież obok. Gdzie? No jest takie. A zaprowadzisz mnie tam może? No, jeśli dobrze pamiętam, to tak, chodź. Ja ty, jeżeli dobrze pamiętam. Ty, no, musisz być zdecydowany. Wiele tygodni gram na frajnie. Prawie dwa, chodź. No, ale poczekaj, muszę sobie podkładać te witemki. To tu. No chodź. Dobra, no pójdę z tym, co mam, no. Chodź. Już? Albo nie. Najpierw pójdę jeszcze ten kompas zrobić, bo potrzebujemy go dać villagerowi. Wszystko za jednym zamachem zrobimy. Zauważycie, że Dirt zawsze mi ziewa na odcinku? No bo są nudne. No nie. Idziesz? Nie. Potrzebuję jeszcze papier. Ale gdzie ja mam papier? No 27 papiera. Mam to, trzeba zrobić więcej papiera, tak powiedzmy sobie zrobimy. O, dobra, tyle mi powinno wystarczyć. No już idę, gdzie jesteś? Cześć. No chodź za mną. Idziesz? No. Znaczy, co się tam dzieje na... Czy to jest kura? Czy to była kura? Czy to jest... Diller. Co? Gdzie my płyniemy? Tam lawa? No. No, trochę zacząłem się obawiać, ale... Jesteś pewny, tak? Nie, w ogóle nie jestem pewny, tak mi się wydawało. Gdzieś tu było jeziorko lawy. Okej. Okay. Ale może mi się pomyliło. No, ja mam nadzieję, że nie. Chyba mi się pomyliło. Naprawdę? No. Dobra, jak już jesteśmy przy okazji wesołych villagerów, to możemy... Ale ty nie było takich villagerów, stary, były no, inne. Byli. Nie, bo ja to chodziłem już. Ja znalazłem takiego. Gdzieś tu było, bo widzowie mi podsyłali. No muszą tutaj takie być ogólnie. Nie ma, jest kowal. Jest jakiś głupi typ. I nawet nie rozróżnia, ty mi o jakichś kowalach mówisz.
No kowal ma fartuszek taki. Zaraz, gdzie jest reszta villagerów? Gdzie oni się wszyscy podzieli? Nie ma no. Tam jest jeden. Tam może być albo ten, albo to jest inny, bo są dwa rodzaje białych. Chodź, tu ten biały. O, ten kartografer może dać ci. Proszę bardzo. No to właśnie o to mi chodzi. No to proszę, teraz bierzemy sobie to. Wymieniamy na hopa. A to... Muszę kilka razy tak u niego to zrobić, ten papier? Nie. Musisz odblokować, poczekać. Ale jak to poczekać? To raz kupiłem, mam dwa emeraldy od niego. No, no i weź znowu teraz kliknij. O, teraz jest kompas. No, no i teraz odczekam. Tak, znowu. Musisz zamknąć to okienko. Dobra, to ja może się trochę ruszę. 11 emeraldów potrzebujesz. Naprawdę? Tak. A empty map, ale to jest stary, pusta mapa. Okej, okay, ale kolejna będzie coś lepszego może. Aha, to tak działa, to jest szmat. Te rzeczy do roboty. No dobra, no a coś innego, chce coś ode mnie kupi? Spodnie, nie? No ty może? Dobra, więc chyba już wiem co będziemy. On może kupować te kartki nieskończoność, czy jak? No. Czekaj. Nie jest, że tam potem jest limit, że się nudzi tobą. Nie musisz poczekać jakiś czas. Aha, dobra, czyli może... Aha, ogólnie on się nudzi. No jakby jak za dużo wyhandlujesz, to on ma dosyć, powie potem. Aha, i trzeba będzie odczekać. No. No to trochę w sumie słabo. A ten co? No nie wiem, co mi mogę dawać. Złoto, mięso, skóra... Skóra... Hajs. Hajs. Tak, hajs. Dobra, więc może się wróćmy do domku. Hajs. Jeszcze... Hajs. Dobra, już zrozumiałem. Hajs. Szybko... Zrozumiałem, dealer. Hajs. Ja się szybko wrócę do domku. Hajs. Oj. Hajs, hajs. O, tu mam akurat łódeczkę, więc szybko pójdzie. Wódeczkę masz? Co? Czemu ty takie w ogóle dziwne skojarzenia i takie wulgarne treści wprowadzasz do mojego filmu? No bo pasują do ciebie takie treści. No nie pasują do mnie w ogóle. Okej. Aj, dobra. Wiem gdzie jest lawa. Tak? Teraz? Nie jestem pewny. Znaczy wydaje mi się, że obok mojego domku była. A nie, pomyliło mi się. To ty chyba nie na tym sezonie, wiesz? Właśnie możliwe. Naprawdę, nie pamiętasz takich rzeczy, no. Mniejsza i tak na tobie. No a ty pamiętasz, a czy dzik sra w lesie? Czy dzik sra w lesie? Czy to pytanie ma dużo wspólnego z tym wszystkim, o czym teraz gadamy? Tak czy nie? Czy dzik sra w lesie? To zależy od dzika i od jego potrzeb. No właśnie. Co no właśnie? Jaki to ma... No sam odpowiedziałeś. Nic. To zależy. Odpowiedź na to zależy. Od dzika i od okoliczności. I od tego, co jadł wcześniej. Czekaj, bo ja... O. O. Spoko. Teraz te sugar cane'y może tutaj rozlokuję. No, teraz te sugar cane'y tam odpadną. Co? No, co? Mniejsza w sumie. Mniejsza w sumie. Już tam płynę. Doknes to goblin. Znalazłeś to źródełko lawy? Prawdziwy głos Doknesa brzmi tak. Znalazłeś to źródełko lawy? Tak. Tak. Dealer. Dealer. To znaczy... Znaczy... Jemu często odwala, ja was za niego przepraszam, ale wydaje mi się, że to może być spowodowane tym, że chłopak cały dzień siedzi sam w domu. Książę Hubert. Książę Hubert, tak? No dobra. Książę Kosper. Książę Kosper. Czemu o Kosperze gadasz? Teraz? Nie, bo Kosper miał jest Prince Kosper. Bo co? Nieważne. Powiedział Doknes do dzika, który strał w lesie. Okej, jeszcze mi brakuje jednego emeraldu. Serio wydasz tyle emeraldów na jedną pustą mapę? Jesteś głupi-dupi. Tak, bo chcę to zrobić, dzień ty villagerzy, stary, nieważne co ci powiedzą, to i tak na to pójdziesz. Ej, kto się buduje, stary? Co, gdzie się buduje? O co ci chodzi? Ej, czy jakiś domek znalazłem? Co może to za domek? Domek letniskowy MW. Ej, co to jest za domek? Serio? Tak? A gdzie no? Jest? Mam ci podać kordy? No... 540. Co, tak daleko? Na 20. Chodź tu, czyje to jest?
No to zaraz mi może teleportujesz, co? Nie no, przejdziesz się. To jest obok 540 mnie. 540 na... 520 na 20 około. Dobra, pójdę zobaczyć. Jeżeli tam gdzie nic nie będzie, to się wkurzę, no. To ja szybko buduję, żeby się wkurzył. Znaczy zniszczę to wszystko. Szybko TNT biorę. Nie. No mam, idź! Mam... No chodź to kto spojrzał. I Darek. Chodź tutaj. Czy tobie chodzi o domek wiedźmy? Nie. Tak? No powiedziałem, że nie, głuptasie. Dealer, bo ja w sobie no głuptasie, czemu ciągle po mnie jeździsz? Czemu ciągle sugerujesz, że ciągle chcesz coś zniszczyć? O co ci chodzi? No dobra, każdy to idę, zobaczymy. Każdy odcinek ze mną w ten sposób, jesteś niemiły dla mnie. Zobaczymy, ile wszystko, jest wart zaufanie tobie. I ktoś ci nie odpowiada, ciągle mi podejrzewa złe rzeczy, to jest strasznie niefajne. A potem zdziwisz, że wychodzę z twoich odcinków co i zjebam. Co to jest? No właśnie, co to jest? Co to jest? No właśnie. Może będą mieli obsydian. Nie? Szkoda w sumie trochę. Brakuje mi stary 4 mięsnych zombiaków. Poczekaj, czy to jest coś, co mogę wziąć? No nie ma nic, co mogę wziąć. Więc chodź ze mną, dealer, do łódki. No. Idziemy więc do łódki. Pójdziemy do mnie, prześpimy się, weźmiemy złoto, wymienimy... A ja tutaj śpię. Oni mają łóżko. Ci tajemnicy przybysze. Dealer, czy ty masz jakiś... Czy to jest normalne, że dealer lubi spać w łóżkach obcych? Mam na 2 łóżka tutaj. Ała! Głupi szkielecie ty, zostaw mnie! Ja mam swoje łóżko, ja będę spać w swoim łóżku, tylko że w tym domku. Mam swoje łóżko. Ale tam nie ma nawet domku, dealer! To, no tutaj gdzieś. To jakaś ruina! Konstrukcja, to jest plac budowy. Plac budowy, konstrukcja. Nieważne jak dumnie byś tego nie próbował nazwać, to i tak to ruina. O nie, czy... Teraz czy... Dobra. O nie, tylko proszę, nie strzelaj we mnie! Dobrze, udało się, wyminąłem go. Nice. W ogóle teraz mam ciekawą rozkminę, ale nie wiecie o niej mówił, bo wszystko mi się zepsujesz. I mnie wkurzysz jednocześnie. Czy ta rozkmina dotyczy Piotra Czupryna? Nie! Szkoda. Znaczy nie wiem czy wiecie, ale dealer jest wiernym fanem OCB. Dealer, wiesz OCB? Nie, o co chodzi? No właśnie OCB. A, to piosenka ta. No mówiłem, że fan, od razu zrozumiał o co chodzi. Czy nie od razu, ale po chwili. No bo wierny fan. Mam trochę złota, bo jeden z tych villagerów chciał ode mnie złoto w zamian za... jak to się nazywało, stary? No, za emeralda. Dobra, ale może najpierw tak. Pójdziemy sobie spać, więc idź już spać. Śpię. Czemu tak długo zasypia ten koleś w Minecraft? No dobra. Nice, nawet spałeś. Już się bałem, żebyś chciał mnie wyrolować. No jak zwykle, wszystko co złe to na mnie. Jak zwykle. No nie, no super, ale... się znowu zgrać i super przyjacielem, super miłfar, super... Do ciebie trzeba świetnie mieć delikatne podejście. No nikt nie ma takiego podejścia, tylko ty masz takie trzeba podejście. Trzeba na ciebie patrzeć zawsze z przymrużeniem oka, bo ty mnie bardzo lubisz trollować na moich odcinkach, co jest kluczowe. Na moich odcinkach mnie lubisz bardzo trollować. Nie wiem, nie lubię występować w tych odcinkach, bo jesteś niemiły. Nie jestem niemiły. Tylko w momencie, kiedy mówisz, ej, Dokny, zamiast wyjść na środku lasu, no to wiesz, tak, myślę sobie, okej, on mnie może oszukiwać. Przyjdę, a tam nic nie będzie i mi powiedz w stylu, a jednak zniknęło. Miałeś takie akcje, nieraz. Może, czemu tutaj Blue siedzi? Czy tam już czek? Skubany, wiedział, że ja tu wrócę. No i zostałem nazywać papugę Blue? No, to było ale... pierwsze imię, jakie mi widzowie napisali. Natomiast czekać na jakieś fajne imię, to wziąłeś pierwsze lepsze? Nie, ale to jest Blue, nie że niebieski, tylko byle. No Blue, wiem o tym. No i tak od razu mi pisali widzowie, Blue nazwij papugę. No to powiedziałem pewnie... nie, chcę mieć fajniejsze, oryginalne imię. No to bardziej. Pewnie dlatego, że ja mam taką papugę, to coś jak pisali. Nie, pisaj mi wcześniej, jak ciebie nie było na Ferajnie 3. Na Ferajnie 2 też tak pisali. Może to jest najmniej oryginalne imię dla papugi, jakie istnieje wśród świata papug. Możesz mnie irytować. Dlaczego? No ja się cieszę, że mam papugę z fajnym imieniem, a ty mi wszystko niszczysz. No, o, no, ty przy... jesteś, czemu ty tu aż uciekłeś, Raju? No bo tu jest szkielet, którego chciałem zabić, ma fajny łuk. Ty. Myślałem, że czasem do mnie mówisz coś miłego. Cię uciszyłeś, że gdzieś dobra, jestem. Zobaczymy co on... Jest!
Nice. Ocean. Ale fajnie, ale fajnie. Dobra, no to słuchajcie, już wiemy, co będziemy robić jeszcze w następnych odcinkach. Znaczy nie mówię, że będziemy zbierać emeraldy, bo raczej są nudne. Ale może na live'a się tym zajmiemy? Może jutro zrobię live'a? A nie. A co tam znalazłeś? Jakieś mapa fajna? No, są dwie. O, sztynks, mordo. Dobra, to zróbmy tak. W tym miejscu sobie zaraz generujemy mapę. Tak, żeby domek Enziego był tutaj na środku, myślę. Tej mapy, to będzie tak najbardziej... Ale wiesz, że mapa... A, mapę fajne robię sobie. Taką bend. Dobra, no to może... Nie! Jak to została zabita przez lawę? Moja co? Papuga. A, przez to, że tu usiadła. Co za głupie zwierzę! No nie głupie zwierzę, tylko nie dbałeś o nie. Ja to nie dbałem, no ty też teraz o tym przeszedłeś, no to jest istny dowód. Dobra, no, słuchajcie, w tym miejscu kończymy ten odcinek, bo się wkurzyłem. Papugę mi zabiło znowu po raz drugi, więc wiem też, że będzie po papugę. Nie skarżyłeś mnie o to jeszcze. O zabicie papugi. No, nie skarżyłeś mnie o to, a ty robisz to zawsze, więc jeszcze zrób to. Nie, bo wystarczyło mi na czacie, że to lawa ją zabiła. Dobra, mniejsza. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Bądź dealerowi też dać się ogarnie. To wcale nie byłem ja i mój spisek. Aha. Nagrywasz jeszcze? Tak. Dobra, to cześć!